O, się zaskoczycie za chwilę. Wcześniej byłem odebrać od wariata kasę. Zadośćuczynienie. Tam to pokażę, gdzieś tu w schowku miałem. Proszę bardzo, 1, 2, 2 tysiące, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest dycha za pierwsze ziarnkowe, kurwa, nieudane transakcje. I drugie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 koła, 20 koła za nieudane transakcje ziarnowe, co mi chłop wystawił. To żeby zagadkę całą rozwiązał. Ja zobaczę, czy jeszcze mam tutaj. Jaha, bo to muszę do banku wpłacić, właśnie, do banku muszę to wpłacić. That's how cracking. Jedziemy do banku, tam wam pokażę. Wolę jak będzie picowany ten szmal teraz. To jest 20 badyli, 20 badyli teraz na serwerze. To jesteś księciem, kurwa. Balujesz do rana. A my sobie robimy czarne szybki, felusie jakieś wsadzimy fajne. O tak. Zobaczcie, widzę, co się dzieje. A, zapomniałem, że to wpłaciłem. Po chuj odgrywałem to liczenie kasy. Wypłata. Powrót. No 20 kapci, 20 kapci. 20 koła zarobione na zwykłych ulotkach. Wiesz, o co chodzi. Zwykły ulotkarz z getta. Co my mamy do roboty tak naprawdę? Trzeba zobaczyć na chatę. Mamy 15 getta Marysi. Ale jestem pewny, że mieliśmy tylko o wiele, wiele więcej. Chyba, że sprzedaliśmy trochę ulotek. No nie, no gościu, no co ty robisz? Co ty odpierdalasz, chłopie? Ogarnij, że się tam. Skurwysynu. Trzeba zawrócić na chatę. Chyba tu. 300. Nikogo nie ma, jedziemy. Na chatę. Prawo możemy, nawet jest czerwone, bo to amerykańskie prawo. Stan Arizona, pod prąd, ale to tak. Z drogi! Siemano dziewczyny, co tam? Nie chcecie może wskoczyć na przejażdżkę? Volvo C pachnące dzisiaj sprayowałem cały dzień. Nie krępujcie się! Bakuj się maleńka. Jasne. Słuchaj, LOG jestem, zaczynam dzisiaj nowy sezon swojego życia. 20 koła dostęp od moderatora za to, że znalazłem błąd w skrypcie. Nie, że sobie dzisiaj poużywam, maleńka. Jak się nazywasz? Sabrina. Sabrina jak ta czarodziejka, kurwa, z kocurem. Mam nadzieję, że kocura dzisiaj nie wzięła. Słuchaj, mam tu swoją taką pakamerę, do której zabieram takie księżniczki jak ty. Tak, 20 tysięcy. No co, absolutnie. Ja bym kitował, chociaż 20 koła dla mnie to jest jak pierdnięcie. To co? O czym pogadamy? Zgasić. 150... 1500 dolców?! Znaczy się, kurwa... Best... A to nie. To ja myślałem, że troszkę taniej jest. Na razie. Trzymaj się. A rzucisz chociaż na wachę? Fuck. Ej, no wracaj, dobra, słuchaj. A, bo, nieważne, spadamy. LOG. No nie będę $1000 dawał za dziwkę, kurwa, no bez przesady. To jest poważny sezon. Ale chyba pierwszy, jako odkryłem dziewczynki, które można zgarniać z ulicy. Jedziemy do chaty Jaśminy. Co jest? Jakiś garnuch? Do roboty się weź, a nie fury kradnij. Halo? Co ty, kurwa, boisz się? Kogo? Co? Co ty pierdolisz? No kurwa, z tą nowym drodze widziałem, wyjeżdżasz kurwa z tego złoma czy coś. Mówię, chciałem zagadać z tobą, ty spierdalasz. No co, wysiadasz na środku ulicy, kurwa? Z chłopy nie poznałem cię, na środku ulicy wysiada do mnie garnek, no, stary, jest kurwa trzecia w nocy i kurwa... No dokładnie. Co chcesz? Dobra. Masz jakieś info? Coś na mieście lata? Nie, nowego? Nic nie mam niestety, pracuję nad tym. Nie ma nic? Pracujesz dalej? No dobra, ja będę też kminił. Ja w kontakcie. Dobra, w kontakcie. To jest ten gość, co nie chciał mi pożyczyć, kurwa, tego 1000 dolców. Pamiętacie te 1000 dolców, co mi gość nie chciał pożyczyć? To jest właśnie ten chłop. I jeszcze chcieli nas walnąć samochodem. Pamiętacie to? Ja, kurwa, nie zapominam. Kurwa, nie zapominam takich rzeczy. A nie mam zwady, bo sam bym oszukiwał. Ale nie będę z nim robił biznesów. Nie mam zwady, ale biznesów nie będę robił, bo się źle zachowali. Ale w sumie dzięki temu... Mam teraz 20 koła, bo jakby mi dali te pieniądze, to może bym kupił te nasiona i tak. Zresztą, kurwa, nieważne, 20 koła to 20 koła, lecymy. Mam wytrych. Wow. Okay. Cody. Jak się gagasz? Wszystkich biją gangusy. Dobra. Zobaczymy, czy mi w szafę nie grzebała. Magazyn. Ej, kurwa! Jestem pewny, że mieliśmy więcej jarania chyba. Dobra, zalany telefon. Jestem pewny, że mieliśmy więcej jarania. Coś mi tu nie pasuje. Biżuteria. Ona pomyśli, że się zaręczyć, kurwa, z nią. Szmatkę zostawię. Ulotki mi się przydadzą. Nożyczki też. Trzeba zagarnąć nasiona. Szlugi mam. Umyję ryja.
żeby być taki bardziej fresh, widzowie. Oh yeah, chlus, kurwa. O, od razu lepiej. Idziemy na Majkę oczywiście, na początek. LOG, twój dostawca. Co ci trzeba, maleńka? A, maleńka została, dobra. Kurwa, to bez łaski. Trzymaj, zajebiście po 50, no. Essa. 200 wpadły. Zajebisty wieczór. Wow, wezwanie. Jeep, pewnie coś się stało na plaży. Ale zajebiste Volvo. Kurwa, się jaram. 35 dolców, no, wiesz. Wiesz, jak kobieta do fryzjera idzie, też płaci dużo pieniędzy. A to jest, można powiedzieć, moja kobieta. Oh yeah. Kurwa. Wspomagania nie ma, Logan chudy, wity ma. Oh yeah! Siedzi furka. Dobra, siłka, trzeba trochę rozruszać te stare kości. Zobaczę, czy da się kupić karnet. Jak da się kupić karnet, to kupuję. Jadę po jakieś fajne ciuchy na siłownię. Jakiś dres, coś takiego, pod koszulek na ramionczka. Karnet na 24H, 1500. No dobra, kurwa, trzeba być przy sobie. Szlag. Sporo kasy, powiem wam. Proszę bardzo. Sklep z ubraniami trzeba jakiś znaleźć, tani dość. Wow, many. Przepraszam pana, dawaj kasiorę, kurwa, bo inaczej będziemy gadać, co? Tylko ruchy, bez żadnych numerów. Wszystko co masz, biżuteria, telefon albo inne kłaki, maki, ciaki. Dawaj, kurwa, szybko! Zaraz będzie psiarnia. Co, taki byłeś mocny? Elo, czy wrócił na dzielnie? No ruchy, szybko! To jest kastet, widzisz, co mu pokazuje złoty kastet. No i tak ma być, co to jest Kronos? Spadam stąd. 100 dolców? Niech będzie. Kurwa, źle skręciłem. Miał ten budz już? Jest. Okej. Okay. Rozgrzeweczka. Iść, kurwa. Okej. Okay. A czego pierwszego? Rozgrzeweczka na bieżni, nie? Oh yeah, to lubię. Waha. Nutki sobie posłuchamy. Trening czy nie mistrza, żeby szybko spierdać przed sami, szybko ulotkę rozdać. Albo obramować takiego gościa na dzielni. Na teścia, nie się wjeżdża. Los Santos Bodybuilding. A kurwa, wow. Chadu. Pierwsza seria. Gdzieś zapierda LOG od lat. No to powiedz, czy mi admin wszystko dał? Dał mi 20 koła, bo rozkryłem skrypta. Twoja matka, no nie, to jak dla mnie szczypta. Ja się kurwa upościłem, nic kurwa to nie daje. Mięśnie nie rosną, biegam już 20 minut, nic nie urosło. No siemano, co tam? Sorry, na siłce byłem, nie miałem jak telefonu zgarnąć. Siemano. Dzwoni, co tam słychać ciekawego? Jestem na miejscu, byłem się już. Po staremu, stara bida, nic się nie ruszyło niestety z laboratoriami i tak dalej. Co żeś ty upichcił, to tyle z tego obiadu zostało. Trenaż pogarniałem, rozdaję ulotki, wszystko po staremu. Kupiłem stare Volvo, nie wiem, czy ci mówiłem. Nie mówię. Stary. Volvo, jestem teraz na siłowni, no. Będę teraz kończył jeszcze zestaw dyskotekowy. Możesz tutaj wpaść, a możemy się później spotkać pod pizzą di Italia, jak chcesz. Możemy zrobić tak, bo będę miał niedługo informację na temat chyba kolejnej zagadki, więc możemy... zagadki to moja specjalność. Możemy się spotkać, jest pogłówkować. Telefon jakiś tajemniczy i tajemniczy. Jest z nim związana zagadka. Słuchaj, więc... ja mam jeszcze inne informacje, a głównie to pytania. Obrabowałem kilku szczeniaków, kurwa, w okolicy i mam... zegarek Kronos RTV 3000, mam kolczyki, mam trochę biżuterii, mam zalany telefon, totalnie zdemolowany, ale jakbyśmy znaleźli jakiegoś eksperta, to może by jakoś go wysuszał albo oczyścił i odzyskał numery. Wszystko oczywiście jest w skrytce u Jaśmin na chacie, możesz podjechać i zobaczyć te artefakty, może będziesz wiedział, gdzie to opierdolić, wydaje mi się, że to może być drogocenne. Okej, okay, to, ale to od mała, to wie, masz jakiś? Czy ktoś robił, kurwa, jakiś wjazd na... O, nie, no ciekawe. ja to ogarnąłem. Ogarnąłeś to? Wszył jakieś czyle po mordach dałem, bo będziemy dawać kasę. A on mówi, ja nie mam nic. On mówi, to dawaj co masz na ręce. I dał mi jakieś sygnety, zegarki mi podawały chłopaki. Obstrańce małe. Jakiś lombardzik w takim razie. Możesz to zobaczyć w szafce i wydaje mi się, że może być jakiś lombard albo coś, gdzie to można wszystko sprzedać. Dobra. Po treningu do ciebie zadzwonię i się spotkamy. Dobra, jesteśmy w kontakcie. Hej. Jaha, hej. Długo ta siłka, długo ten trening trwa, ale no... W chuj real. Siemano, co tam dzwoniłeś? Ale czekaj, bo mi to muza napierdala. Chwila. Co jest grane? Słuchaj, rozmawialiśmy wczoraj, tylko że ja już byłem nieźle przyśmiony, bo byłem pół na drodze. Aha. Aj, temat u ciebie do nawinięcia, bo rozmawiałem też z Felipem. Aha. No i chciałem z tobą tak
ty ci chwilkę porozmawiać, jeżeli byłaby okazja. I jasne, w sumie to niebawem się widzę z Felipe Montezem. To słuchaj, jak skończę trening, to dam ci znaka i się możemy ustawić, chyba że chcesz teraz podjechać na siłkę. Nie ma tego problemu, mówię, nie ma pośpiechu. Jakbyś miał czas, to mogę podjechać tego, możemy się spotkać. No chyba, że teraz jesteś zajęty, to podbiję aktualnie. Nie jestem teraz zajęty, ale możesz podjechać na siłownię, bo jestem tutaj sam i można tutaj pogadać. Więc zapraszam cię na siłkę, to jest na Gamma Street. Gdzie ta siłownia jest? Puczy pić, dobra, to jestem kurwa w 60. Dobra, w kontakcie. Siemano, czego ci trzeba? Manko, słuchaj, wczoraj rozmawialiśmy o tej sytuacji z tą pieprzą zagadką. Aha. Aha, no i kurwa, wspomniałeś coś o tym Felipe, który wspominał, że ja mu pomogłem i tak dalej. Że komu pomogłeś? Kto ci pomógł? Felipe pomogłem, kurwa tam. Tak, mówił Felipe, że pomógł, tak, pomogłeś mu, jasne. No i słuchaj, nie wiem co on ci mógł nagadać, ale chciałem ci przedstawić trochę moją wersję wydarzeń, kurwa. Jasne, słucham, tylko wiesz co, chodźmy tylko obieżnie mi przewiniesz mi, bo muszę dokończyć swój jogging, przygotowuj się na zawody. Nawijaj, bracie, swoją wersję. Zamieniam się w słuch. Kurwa! Aj. Dzienny limit, kurwa, na bieżnię wykorzystałem. Spierdalam stąd. To może powinieneś gratulować jakiś rowerowy szał, to też może pomóc. Czekaj chwilę, rozejrzyj się. Zaraz mi tu wszystko opowiesz, dokładnie swoją wersję. Może Felipe coś na zmieniał. Brak karnetu bądź karnet wygas? A, dzienny limit. Okej, dobra, po wszystkim, spierdalamy stąd. Godzinę dziennie może tylko ćwiczyć. No dobra, nawijaj, o co tu biega. Co, mam się na rękę ciłować? Jak to na siłkę? Nie, na jedną rękę, nawijaj. Dobra, chodź na schodki, będzie bardziej gangstersko. Dobra. Luta jest prosta i oczywiście miękka. Przedwczoraj, jak byłem z Felipe, to z biegiem okoliczności, w skrócie, kurwa, odkryłem to, jak Felipe zagaduje jakiegoś gościa, kurwa, i ma jakiś tam temat z jakimś gościem na napięcie, jakieś hasła, szyfry, kurwa, nie wiadomo o co w ogóle chodziło. Aha, hasła, szyfry. Tak, no i gromadzić tym małym mózgiem, kurwa, doszedłem do całego sedna sprawy. Zajęło nam tam, kurwa, chyba z... No jemu to chyba z 20 godzinami, to kurwa... Połowę tego. Z 10 godzin też przy tym siedziałem. No i kurwa, totalnym przypadkiem kupiłem od niego te pierdolone ziarna. No i wydaje mi się, że macie kurwa u mnie jakąś przysługę. Nie mam w ogóle koneksji w tym mieście, nie mam w ogóle kontaktów i nie chcę się w ogóle zmienić. Kiedyś wychowywałem się na Chamberlain i byłem głupim garnuchem. A teraz chcę być tydzień mało sprytny. Ale to ci co, że ty rozwiązałeś tą zagadkę, bo już nie rozumiem. Dokładnie tak. Bo z tego co pamiętam, to zagadkę rozwiązałem i ja. Połączyłem wszystkie fakty. Dopiero na końcu. Nie. Ni chuja. Kurwa, taki wał. To ja to rozwiązałem i znaczy, nawet... Niech będzie. Ja już nie mam czasu na takie kłótnie. Niech będzie, że ty rozwiązałeś. Ale ja i tak swoje ziarna zdobyłem po swojemu. Więc ja chyba nic ci nie jestem winny. Chyba, że tak inaczej, chyba, że inaczej sądzisz. Nie, słuchaj. Mnie nie było przy tej sytuacji. Nie było mnie z wami. Winny, niewinny, ale to pierwszy ja rozwiązałem to kawał. Rozumiesz? Niech będzie. Rozwiązałeś pierwszą zagadkę, oczywiście. Tak. Albo z Felipe Montezem rozwiązaliście, ale jak chcecie sobie tam coś wyjaśniać, to wyjaśniajcie sobie to między sobą. My wtedy nie było, ja w tym nie uczestniczyłem. Słuchaj, on cały czas wspominał o tobie, wymieniał cały czas swoją ksywkę Loga. I ciągle mówisz, że to ty zacząłeś, że podobno wy żeście razem to robili. Chuj z ty, w ogóle wyjebałem tą zagadkę aktualnie. Potrzebuję kurwa jakiejś mojej robótki, potrzebuję jarania. Nie masz może jakiegoś jarania, kurwa, jakiegoś kurwa... Nie mam nic, stary, ciężko z robotą, sam próbuję to wszystko związać z koniec końcem. Kurwa mać! Tak czy siak, ty ci mała przysługa, wy macie kurwa u mnie te ziarna, które... Ale dlaczego my? To gadaj z Montezem, ja żadnych ziaren... Ej, stary, uspokój się! Pojebało ci kurwa, nie oddam ci tego siada, kurwa, powiedział, że Elizabeth, kurwa, nie spłaciła się, to kurwa będziesz płacił, rozumiesz? Jebany śmieć, kurwa, spalam ty dajkosu, spierdalaj gostek! Wiesz, widzisz czym się ja muszę użerać, wiesz czym się muszę, mam wyjebane w jakieś zagadki, wasze kocopoły i tak dalej. Nie biorę w tym udziału, póki co żadnej roboty nie mam, ale kilku gości z Panatyny Kosu mnie kurwa ściga. Jebany grecki kurwa gang. Zamknij się, skup kurwa chwilę na rozmowie. Co ty robisz, głupie, uspokuj się. Przestań mnie żarpać, co ty chcesz ode mnie? Chwila, moment, kurwa mać. To ja wiesz, że kupiłem ziarna? I widzicie im przysługę. Ale ty nie rozumiesz tego, że nie doszedłbyś do tych ziaren, gdybyśmy tego nie ogarnęli po kolei każdej osoby, która była w tej układance. My uruchomiliśmy cały, jakby można powiedzieć, zażartuję sobie cały ten pociąg, a potem jak już nie wiedzieliśmy, coś tam się wyjebało w tym pociągu, wy dopiero przyjechaliście wszyscy.
Nie chcę mi się już tego tłumaczyć. Aha. Niech będzie, że wy rozwiązaliście zagadkę, bo to totalnie w piździe. Nie mam na żadnej roboty, ale nic nikomu nie jestem na pewno winny. No po kurwa, pierwsze, na pewno nic nikomu nie jestem winny. Mi wczoraj pierwszego nosa w Los Santos. Jeżeli go dał pierwszy nos w Los Santos, kurwa, nie zawita w moim nosie. Pracuję nad tym, ale jak mówię, no nie wszystko naraz, jestem sam, jestem sam z tym wszystkim. Ale z chęcią też podejmę jakąś współpracę, tylko jak mówię, no nic nie mam, no ja nie mam kasy, stary. Nie masz kasy, ja też nie mam kasy, kurwa. Wszyscy podchodzą i pytają się, czy ktoś ma jakąś robotę, ja sam szukam roboty. Najlepsza opcja to póki co ulotki, albo napadanie jakichś staruszek w nocy. A co byś powiedział, kurwa, na... że mam ci małą robotkę? Zależy jaka robota, ale ja potrzebuję do tego samych zawodowców, kurwa. No ale to muszę poznać dokładny plan i dopiero potem się zdecyduję, bo ja już znam te zajebiste robótki. Słuchaj, na dniach pojawi się pewna robota, pytałem się już Felipa i szukałem do tego kurwa zawodowców. Mówi, że on ma samych zawodowców do tego. Felipe jest mocny i jest to gościu, z którym można zaufać. Ale jeśli chodzi o robótkę, to musi być sprawdzony plan, nic byle jakiego. Tak, już przewijam, o co tutaj kurwa chodzi. Buduję zaufanie u pewnego gościa, on jest moim pierdolonym przygardeniem. Zaprosił mnie do swojej chałupy, gość ma kurwa w chacie wazony sprzed kurwa naszej ery. Ma kurwa obrazy, których takich nigdy na oczy nie widziałem. Gość kurwa rzuca hajsa na lewo i prawo, ja wczoraj tego powiedziałem kurwa, że potrzebuje 5 pak i mi dał 5 pak. Rozumiesz? To jest kurwa gość, który kurwa ma od chuja sos. Wkręcił mu, że jestem artystą, namalowałem go kurwa na notesie. Wiadomo, gość jest trochę innych kurwa jakby poglądów i wiadomo no. Zarazkami to się on nie ogląda. Dlatego ja udaję jego chłopaka, buduję na nim przyjaźń i w końcu będę chciał u niego zamieszkać. Jak już u niego zamieszkam, będzie można opierdolić jego całą chałupę, rozumiesz? Całą pierdolą chałupę, to jest umiewane żarty. Przecież to pójdzie na ciebie wszystko. Przecież to pójdzie na ciebie. Na mnie nie. Ja sobie to wyobrażasz, że gość cię tak polubi, że zamieszka u ciebie? O co chodzi? Ty u niego zamieszkasz, kurwa, pojebało mi się. No wczoraj już u niego spałem. Tylko, że... No to się ulotniłem, bo kurwa dziwnie się czułem. Ale ma już do mnie niezłe zaufanie, kurwa. Jest naprawdę dzianek w cholerę, potrzebuje tego zawodowca. Te wazy, wiadomo ile to jest warte? Wiadomo ile to jest warte i jak to zrobić? Co, chcesz po prostu zamieszkać u niego, a potem z dnia na dzień mu wynieść kurwa wszystko z chaty? No, kurwa, no najwyżej się chwilę podupcemy, ale jeśli się chwilę podupcemy, to wtedy... Odbiorę to co moje, całą jego pierdolony majątek. Skroimy mu furę, skroimy mu całe mieszkanie. Wszystko pójdzie najwyżej na mnie, kurwa. Ja się zmienię swój imidż, kurwa. Wszystko zrobię. Próbuję być normalny, ale dużo się w swoim ciele, mam telefon. Ja, wiesz, to tu do mnie Montez dzwoni. Można się nim spotkać. Montez, halo? Halo? Możesz teraz podjechać na kasyno? Na kasyno? Jasne, będę za chwilę, tylko muszę się przebrać po siłce i zaraz będę. Za 5 minut będę. Idealnie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzwonił właśnie Montez, mam z nim spotkanie. Słuchaj, no ja jestem chętny podziałać, kurwa, coś porobić, tylko ja muszę konkretnych planów mieć. Nie jakieś wchodzenie do kasetek, bieganie za psami czy przed psami. Wiesz, ja mam już swoje lata. Ja też mam swoje lata i spróbuję być normalny, ale duszę się w tym moim ciele być normalny. Słuchaj, pogadam teraz z Montezem, on na pewno będzie zainteresowany jakąś robótką. Na spokojnie, jeżeli byście byli zainteresowani, nie mówię, że dziś, nie mówię, że jutro, ale wiesz, na jakimś tam kurwa następnym tygodniu, gdy zbuduję to zaufanie i oddam się kurwa w swoim ciele, czy coś takiego, to wtedy odbiorę to co moje. Będę potrzebował tego zawodowca, kurwa, żeby zdajmać, bo to może, wiesz, jak... Wiesz, gość może cię wyczuć i zadzwonić na psiarnię i tak dalej. Zresztą, wiesz, rób jak chcesz. Jak będziesz jakieś konkrety, albo my będziemy mieć, będziemy na pewno dzwonić. Tak, już rozmawiałem z Montezem i pewnie też ci coś powiem. Jakimś tam telefonie. Dobra, no nieważne. Telefon. Dzięki za rozmowę i... Również dzięki i uważaj na siebie. Pamiętaj, że ten pomysł z wazami jest dobry, ale... Żeby aż tak się angażować, przemyśl to. I w kontakcie. Okej, zwariowany jest ten chmielarz. Wszystko okej? Muszę się wyżyć. Kurwa. Może na jakiś telefon zaufania zadzwoń? Nie, po prostu tak od czasu muszę tak się po prostu wyżyć. Jaka? Pamiętaj, będziesz miał jakąś robotę, coś konkretnego, dawaj synę, albo coś się dowiesz. Wow, dobra, jak już jesteśmy na łączach, tak. Jak my będziemy mieć jakichś ludzi, czy kogoś potrzebować, zwrócimy się do ciebie. Wyglądasz na konkretnego człowieka, zaufanego i ogarniętego. Do widzenia! Kurwa! Co to kurwa? Jebany rowerek, kurwa, jakiegoś dzieciusia zajebanego. Że mi nie zrobił mi to. Na chatę jadę, a potem na kasyno. Muszę troszkę się jeszcze umyć pod...
Po treningu, pod prysznic skoczyć. Właśnie. It was good day. A tak, po treningu. I zobaczymy, co się stało. Wow, nic nie poszło. Czyli $1500. $1500 w pizdzie. Zajebiście. Kozacki dzionek. Casino, lecimy. I Logan Cappuccino, siemaneczko. Siemano, sorry spóźnienie, ale byłem na treningu. Porządku, na siłkę. Co tam? Porządku, siemanko. Dobrze cię widzieć. No co, no kolejne zagadki, Logan, kolejne zagadki. Co ty pierdzielisz, ale bardzo trudne, trudne? Kurwa, no bardzo trudne. Jest tajemniczy telefon, dwa kontakty, jeden z nich to broker, drugi konsjerż. Broker coś pierdoli o tym, że trzeba znaleźć biuro tam, gdzie płynie woda. Od razu pomyślałem, chłopaki tylko mi ten telefon pokazali, o tamtej miejscówce, jest najbliżej nas, tam są wodociągi. Bo na pewno nie chodzi o jakąś pierdolną rzeczkę, to by było za proste. Ta, wodociągi albo Tama. Albo jakaś albo jakieś miejsce, albo elektrownia gdzie, tutaj. Wiesz, jak ta woda płynie, to jest ta turbina, jak ona się nazywa? Ten tartak taki, co w wodzie siedzi i obraca takim kółeczkiem zajebanym. Jak to się nazywa? Jaka kurwa wodna stocznia? Jak to się nazywa? Turbina? Jak to się kurwa nazywa? Elektrownia wodna, młyn na wodę. I taki, albo stary młyn, albo jakiś nowoczesny. Musimy poszukać wszystkie rzeki w okolicy, to może być wszędzie. Dobra, słuchajcie, panowie, no to w takim razie pod elektrownię wodną. Mm. Najlepiej będzie, jak będziemy na dwa auta jeździć. Jasne, ja zostawię swoje Volvo, pojedziemy twoją taksówką, dobra, Felipe? Kolejna wielka zagadka, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ty, no ale klasa samochód, ile za niego dałeś? 11 tysięcy. 11 tysięcy, to kurwa, to ładnie się żeś dorobił na tych łódkarzu. No, zapierdalałem trochę na tym ziole, wiesz, takiego ziomeczka, farmera Quentina poznałem. Gość sprzedaje mi w dobrej cenie nasiona. Dzisiaj nie odbiera telefonu, mam nadzieję, że wszystko z nim okej. Czyli jeszcze raz, jak brzmi zagadka, bo jest jedna czy dwie? Dwie zagadki. Okej, okay, pierwsza zagadka. Pierwsza zagadka dotyczy wody i na tym się chciałbym skupić. Druga mówi o tym, że broker chce się odchamić. Zaraz ci powiem. Ale najpierw sprawdźmy te drzwi, okej? Okay? Broker chce się odchamić? Nie, konsjerż chce się odchamić. No to teatr, filharmonia. Teatr, filharmonia. Na pewno jest napędzone wodą wszystko? To ani kropli wody nie ma, ani rzeki niedaleko nawet nie ma. Nie lepiej, chyba żebyśmy szukali każdej inną miejscówkę, a nie oni łazili za nami? Wiesz co, no to jest taka miejscówka, gdzie faktycznie razem pojechaliśmy, ale zaraz się rozdzielimy. No, żeby się rozdzielić i musimy chyba tu blisko wody takie miejsca szukać. Tak, słucham. Siemano, Cody z tej strony. Słuchaj, szybkie pytanie mam. No? Nie miałbyś może ogarnąć jakiejś dobrej mety? O, niestety nic z tego. Nie mam nic, wariacie. Wszyscy o to pytają, a ja nie słyszałem jeszcze na mieście o mecie. Fuck. No dobra. Pomodzonka, hejka. Nie, wydaje mi się, że to nie tutaj. To musi być bezpośrednio przy... Wiesz, czy na pewno to jest elektrownia wodna? Jak tu rzeki, tak. Kurwa, nie ma blisko? Tak. To jest... To się nazywa Water Power Plant, coś takiego. Z tego. Dlatego pomyślałem, że płynie woda. Rozumiesz? Płynie, kurwa. Płynie jest jednak musi płynąć, to musi być przy takim młynie, który napędza wodę. Znaczy woda, ale która napędza płynie, młyn na wodę, płynie jest w cudzysłowie. W cudzysłowie jest płynie. W cudzysłowie. Tak, będąc bardziej precyzyjnym. Ale tak, no właśnie. Zaraz ci przeczytam te zagadki. Może w końcu pora się odchamić. Tu musi podać hasło. Tak. To hasło musi być gdzieś na teatrze. Filharmonii, teatr, może to być ogłoszenie na teatrze, przedstawienie nowej jakiejś wystawy czy spektaklu, tytuł aktora i tak dalej, to jest kod. Kino, tak. Teatr i tak dalej, i tam musimy szukać kodu, to mogą być cyfry, cokolwiek. Druga sprawa, już sprawdzam, to mogą nie być koniecznie miejsca, że trzeba tam przyjść pogadać, ale tam może być informacja. Ale dobrze, kminicie. Zobaczę tą wodę teraz. To jest odnośnie płynięcia wody, ale płynie jest w cudzysłowie. A się zastanawiam, czego to może kurwa dotyczyć? Tam, gdzie płynie woda, będziesz potrzebować biura. Tam, gdzie będziesz płynie potrzebować? Woda... Tak, tam, gdzie płynie woda, będziesz potrzebować biura. To nie ci goście nie jeżdżą za nami, tylko tak, nie poszukają. Panowie, jak będziemy jeździć we czwórkę, to nie znajdziemy. Najlepiej się rozdzielmy, po prostu mówmy, co sprawdzamy. Dobra. Tak będzie najlepiej. Wypierdalać. A zajrzymy na tamę teraz. Bo pojedziemy na tamę. Na tamę. Tutaj, tak, dobra, na tamę to my jedziemy na te rury co do elektrowni. Te rury tam do góry, tak. Rury wodne, też o tym pomyślałem. Ja po ostatniej akcji to nie ufam tym gościom, nie chcę z nimi robić. Z tym jakieś spychanie samochodem czy coś, to dla mnie było śmierdzące, więc ja mam wyjebane. Ale wiesz, ale od nich mamy telefon. Tak? Tak. Ty tak nie powiem zagadki.
Przestać założyć. Czasami, kurwa, jest taka sytuacja, że wiesz, wolałbyś to zrobić sam, ale czasami ja też bym wolał, kurwa, tylko z tobą to ogarnąć. Ale... Nie wiem, jak jest, ale no tamte zachowanie było dziwne, wiesz, potrzebowałem pieniędzy, nie chcieli pożyczyć. I spychali nas, to było kurwa dziwne, więc wiesz, wiesz dlaczego nam dali telefon, bo sami tego nie potrafią rozwiązać. No, tak samo poprzednia zagadka, nie wiedzieli jak, to w końcu nam powiedzieli, teraz my ją robimy. I znowu będą chcieli nas zepchnąć czy coś w tym stylu. Dla mnie frajerskie zachowanie. Tego tortu jest tyle, że dla każdego starczy. Czemu tak się zachowywać? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o telefon, to mogą być hasła do podania. Pamiętam, Eddie miał też taki telefon i on też takie zagadki zadawał. Tak. I trzeba było wpisać jakiś ciąg cyfer i wtedy uruchamiało to coś. Tak. Zlecenie tak, na broń albo coś takiego. A ty czego tu szukasz, gagatku? Ha? Jest jakiś problem? Pomyliło ci się coś? Dobra, równi porządek. Do świadków. No to już spierdalaj mi z tego rowerka. Boję się, że mimo to mi dziabnie, bo jest pierdolnięty. Tam, gdzie płynie woda. Tutaj jest biuro Logan, tego co pamiętam. Biuro? Opuszczone stare biuro. Opuszczone stare biuro. Tam, gdzie płynie woda. Będziesz potrzebował biura. Tam, gdzie płynie woda. Tak, ale płynie nie tak dosłownie. Tak. Płynie. Tutaj na przykład woda płynie, ale też kurwa stoi. Teoretycznie nie płynie. Tutaj to biuro jest? Nie, byliśmy w stylu. Patrz, widzisz, jak my tu chodzimy, nie patrz, takie napisy. Floor loads 3, 2, 5 LPS. Albo takie coś, 1, 5, 2. To może być właśnie któreś z tego. Będziesz potrzebować biura. Tam, gdzie płynie woda, ale tam, gdzie płynie woda. Może jakieś opuszczone koryto, wyschnięte koryto rzeczne, że... Nie wiem. Tak, tam, gdzie płynie. Wiesz, ja myślę, że to nie... Nie może być związek. Z wodą byłoby kurwa za bardzo oczywiste, jakbyśmy pojechali gdzieś tam, wiesz. A każdy od razu myśli rzeczka, jakieś te rzeczy, ale to musi płynąć woda, kurwa, tak niby płynąć. Niby kurwa nie płynąć. Właśnie, płynie. Czym może być pływanie? Płynie woda. Będziesz potrzebować biuro. Biuro. Może biurowiec przy fontannie? Fontanna. Płynie. Może jest jakieś... W mieście może jest jakaś malutka rzeczka, strumyczek? Biura. Może gdzieś są do wynajęcia biura? Tak. Biura do wynajęcia niedaleko rzeki albo wody. Tam, gdzie płynie woda, będziesz potrzebował biura. Są takie miejsca, kurwa, gdzie... Taka dzielnica, co na wodzie praktycznie całe osiedle jest. Takie są takie, kurwa, taka malutka Wenecja. Mhm, tak. Cześć, tu jeszcze zobaczę. Ten kod. A, pora odchyla, to nie to. Co? Może tam, gdzie płynie woda, może kanały? Myślałem też o tym. Czekaj, jeszcze jeden mamy kod. Dwie zagadki, na których chcemy się skupić najpierw. Bo może to z tą kulturą, z tym amfiteatrami będzie prostsze. No, możemy to i to robić. Ten kod wpisać tutaj, stąd. CL28. Woda jest po drugiej stronie. Aha. No nie wiem, może nie, niby to jest biuro, to nie to. Tam, gdzie płynie woda, będziesz potrzebować biura. A może miejscówka z wynajęciem, kurwa, łódek albo jachtów, tak? Bo tam płynie woda i potrzebujesz biura, żeby wynająć te łódki. Kurwa, no. No musimy próbować, spadajmy stąd, tu nic chyba raczej nie znajdziemy. Równie dobrze teatr, wszystko możemy sprawdzić, filharmonię po drodze. Wiesz, i tam gdzieś jest ukryty kod. Tam gdzieś jest ukryty kod do telefonu. Proszę. Sytuacja wygląda też tak, Logan. Tutaj są te rury. O, John do mnie dzwoni. I co, na tych rurach coś macie? Halo, John? Halo? No, słyszę cię. Tama pusta. Ej, to mogą być kanały, stare, bo tam, gdzie płynie kurwa, woda... Tartak, może? Nie, stary, to mi się wydaje, że to będą kanały i gdzieś w kanale musi być jakiś kod. Gdzieś przy kanałach musi być kod, no nie wiem. No nic, kminimy w kontakt. Kanały, dobra. Kanały, rury, amfiteatr, tak. I do kanałów. Amfiteatr, wiesz, i do kanałów. Wiesz, jest takie wejście fajne do kanału, tylko takiego chińskiego sklepiku, nie? Czy pamiętasz, kiedyś tam uciekaliśmy z Edim? Motorówkami. Ogólnie wszystkie kanały trzeba sprawdzić. Nie jest aż tego dużo i wydaje mi się, że... Gdzieś tam może być koło tych kanałów jakaś melina, czy coś w tym stylu. Albo jakiś kot. Ale że biura? Potrzebować biura? Tam, gdzie płynie woda, będziesz potrzebować biura. To jest... Ale słuchaj, to mogą być kanały?
kanały na wysokości biurowców jakichś, że wiesz, że są biurowce, niedaleko może być wyjście do kanału. Że kanał jest pod biurowcem i może tam są biurowce do wynajęcia. Biurowce do wynajęcia niedaleko kanały. I tam płynie kurwa rura i chuj, i woda. A to wszystko pokręcone. Ale lubię to kurwa. Powiem ci, lubię te zagadki. Miałem dzisiaj trochę popracować, bo jestem kurwa na minusie strasznym i pomyślałem sobie, że taksówka, wiesz, pojeżdżę po mieście, trochę porozmawiam z ludźmi, popytam może jakieś informacje, ale no kurwa, jak tylko do mnie zadzwonili, że jest jakiś telefon kurwa i są jakieś zagadki, to kurwa nie mogłem odpuścić. Nie mogłem. No tak, no powiem ci, zaciekawiłeś mnie. Ja też byłem na siłce, porobiłem wszystko, umyłem się, ogarnąłem, też tam do roboty mam na ulotki, iść na drugą zmianę dzisiaj, ale pierwsze co, zobaczymy, co to są za ciekawe zadania. Tak, słucham. A, w porządku, w porządku. Dobra, okej, okay, dobra, na razie. Powiedzieli, zapomnieliśmy telefonu zabrać od ciebie, ale już jego nie mam, kurwa. Spoko, damy, nie, spokojnie. A maczetę może chodzi, podobno ma te telefony. A może nazwa tam, gdzie płynie woda, może jest jakaś nazwa, jakaś firma, która ma w sobie tą nazwę, płynie. Tam, gdzie płynie woda, może jakaś Soda Cruising Boys, nie wiem. Jakiś gość tu dojechał. Dziwne, nie? Dziwne. I zobacz, tutaj stoi samochód, kurwa, jakby opuszczony. Zobaczmy to. Siemano! Dzień dobry. Dzień dobry. Czołem, panowie. Czołem, co tu robicie? A tak, wiedzę. Wiedzacie, niebezpieczna dzielnia, my tak samo. A. Mówi pan. Ja. Takiego niebezpiecznego jest w tej okolicy. Ha, ja! Ha, ha, ha. Żartuję. Nie no, sporo garnuchów, policji, wymuszenia, kontrole. Antydopingowe, wiesz jak jest. Coś tu ciekawego znaleźliście może? Nie, nie. Nie, nic. Jasna sprawa. Jest nie, to kolega z rodziny gdzieś zaginął. Proszę właśnie, coś go spotkało niebezpiecznego. Ciekawe. Słyszę kroki. Iwan, where are you, bro? Jak ty umiesz zejść? Skąd? Jak tam leci w ogóle dzionek? Strasznie. Co dziś robiłaś? Załamywałam się nerwowo. Wow, dlaczego? Pan, myślenie mi nie sprzyja. Ja to gadasz głupotę, ale jak to zamawiałaś? O co chodzi? Powiedz, że to wujkowi. Nie no, nieważne, to nie będę panu głowy. Pewnie chłopak, pewnie jakiś chłopczyk, co? Chłopak? Nie, skądże. Ja koleżanka? Się rzeczy nie. Na... nie. Okej, okay, a w szkole? W studia? Praca? Nie, znaczy to ostatnie może brakuje kutasa w dupie? Tak? Pan ma... ma... co? No ciężka praca, tak. A, też mam ciężką robotę. A gdzie pracujesz? Zależy, gdzie mi wygodniej. kumam. No i na ulotkę to nabijam. Może robota na początek niezbyt jurna, ale kilka awansów i niedogona kelnera może. Podskoczy. Chyba, że nie chcesz się, no, możesz powiedzieć, że pracujesz. Nie, no, a jak w ogóle ci na imię, bo tak wypytujecie, a sam nawet... Logan Cappuccino jestem, a pani i panienka to? Lili. Zizi? Lili. Tak. Lili, o tak, Lili, piękna sprawa. Może no jeden nic, z budynków lub obiektów LSDWP, Los Santos nie. Department of Water i Power. Ja dzisiaj byłem, powiem ci, główne są na corner of Little Bighorn Avenue, corner of Elgin Avenue. Lubi pan ćwiczyć? No, lubię pobiegać, poruszać się. Mówię to spacery, nie? Ale dwa razy tak z tego wyjdę, nie chodzę. Niezręcznie. Jasne. Trochę ćwiczę, no wiesz, dla zdrowia głównie, nie? Mi to tam już sylwetki nie interesują, ale żeby być zdrowy, wiesz, rzeźki. No nic, miło było cię poznać i w kontakcie w takim razie. Zdrówka wam życzę i powodzonka, uważajcie na siebie. Wzajemnie, panie. Miłego. Trzymajcie się, heja. Cześć, miłego. Co oni tu robili? Szukali czegoś? Prawdopodobnie tego, co my. Albo tego... albo jeszcze czegoś innego. Każdy czegoś szuka. Ale za bardzo nie była rozmowna. Raczej w porządku. Raczej nie gangsta. Wydaje mi się, że nie tylko my i nasi ziomale są w posiadaniu telefonu. Chyba wszyscy go mają. Albo kilka pomniejszych gangów. Ty słuchaj, a wiesz skąd oni mają ten telefon? Ten James? Od maczetę. Od maczetę? O proszę. Ciekawe, gdzie go dorwali. Trzymaj, zwracam ci go, możesz go im oddać. Płynie. W innych językach posłuchaj, poszukajmy. Poczekaj, spokojnie. Patrzę w necie i... Flow water. Coś to mówi? Flow to przepływ. Wiesz o co chodzi? Flow water. A jest to jedno z największych przedsiębiorstw w GT. Kurwa, w Los Santos. Tak, i to jest chyba na Winewood Boulevard. To jest chyba na Winewood Boulevard, skurwysynu. Dlatego sprawdźmy flow water w Los Santos. Flow water. Flow water, przepływ wody, biurowce,
tam musi kryć się hasło. Dlatego użyjesz tego hasła w telefonie, bądź skoncentrowany. Prawdopodobnie już ktoś wie o tym, że to wpadliśmy do ciasnej szpary Louis Suzy Rivers. Czas od dupca. Dawno nie widziałem. Pieprzona Suzy Rivers. A wiesz, że jest to całe przedsiębiorstwo Flow Wata? Flowure. To jest billboard, tak? Flowure. Nie wiem. Musi być, kurwa, gdzieś to na Wynwood, z tego co pamiętam. Jeden z takich billboardów widziałem kiedyś przy kasynie. Ale może ich jest więcej w mieście. Musimy chyba jechać w okolice Wynwood Boulevard. Suzy zrobiła sobie usta, wygląda jak karp. Jedziemy tam. Setkie, najlepszy na mieście puch. Setkie, klękaj do naszych splów. Setkie, robimy tu nowy ruch. Setkie to nie marka, to mówmy. Setkie, najlepszy na mieście puch. Setkie, klękaj do naszych splów. Setkie, robimy tu nowy ruch. Setkie to nie marka, to mówmy. Nabicie bratku, znowu wiesz, że skinny beat. Ty gagatku robisz tutaj malutki kwit. LOG rozrzuca towar razem ze mną. On to goni, ja pokaniam chętnych pełno. Swam gang, robię to ponownie dobrze. Chłodna głowa, łeb na karku, Felipe Montes. Zaprowadzi tu porządek. To co robisz, rób to mądrze. Po Money Records nagrywamy nowy track. Tak to robi skinny beat. Gangsta rap, buja garnuchów, buja to też mule. Każda chętna na mnie dzisiaj, znowu odpulę.